Zarządzania projektami uczysz się przez doświadczenie, robiąc projekty. Jeżeli masz już za sobą dużo projektów, które zakończyły się sukcesem, takich, które zakończyły się porażką, masz za sobą sukcesy i masz blizny, które możesz pokazać z walk projektowych, które trzeba było pokonać, żeby dowieść trudne projekty do końca, to możesz powiedzieć, mam doświadczenie, wiem, jak się robi projekty. Tylko ten proces zabiera lata. A co, gdyby udało się zdobyć bardzo praktyczne doświadczenie i skrócić ten proces do 2 dni? Serdecznie zapraszam, bo o tym opowiem, jak to zrobić. Cześć, nazywam się Mariusz Kapusta, prowadzę butik doradczo-szkoleniowy Leadership Center, w którym uczymy, jak rozpoczynać i kończyć sukcesem projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje zasobów, za to nie brakuje problemów i pomagamy te problemy rozwiązywać. A na tym kanale dzielę się wiedzą zarządzania projektami. Jeżeli interesuje Cię ten temat, zasubskrybuj ten kanał, daj łapkę w górę, jak coś Ci się podoba i przechodzimy do naszego tematu. Dzisiaj opowiem Wam o pewnym pomyśle, który miałem lat temu kilkanaście. Czego mi brakowało w szkoleniach zarządzania projektami i w ogóle kształceniu kierowników projektów, wymyśliłem grę symulacyjną Fort Brave, która jest pełnym doświadczeniem projektu w ciągu 2 dni. Teraz po kolei, jak do tego doszło, że taka gra powstała? Jest to związane z moim doświadczeniem. Nie lubię wyświetlać dużo slajdów o sobie, nie wiem czemu, nie? Bo czuję się, jakbym opowiadał o sobie w trzeciej osobie, to trochę jak Juliusz Cezar, nie? To popatrzcie, jaki on jest wspaniały, nie? Natomiast kilka tych rzeczy z mojego doświadczenia jest dosyć istotne. Po pierwsze, projekty prowadzę od bardzo dawna i zacząłem w 2001 roku, już prowadząc projekty w międzynarodowej korporacji i przez kilka lat prowadziłem te projekty, później zacząłem szkolić nowych kierowników projektów z takiego podejścia Successful Project Management. I widziałem w tych szkoleniach, które prowadziliśmy wewnątrz firmy, że świetnie one uczą metody i sposobu myślenia o projekcie, natomiast zawsze ćwiczenia na tego typu szkoleniach kończyły się tym, że powstawał plan. Powstawał plan projektu i super, ale ciężko było zweryfikować, na ile ten plan był dobry, bo na ile dobry masz plan, weryfikujesz dopiero zderzając to z rzeczywistym projektem. I zastanawiałem się, jak te doświadczenia w realnych projektów, jak poczuć te emocje, w których prowadzisz projekt i okazuje się, że momentami masz poczucie, że wszystko wymyka się spod kontroli, czujesz się mniej albo bardziej nadziejnie, jesteś w stanie od ludzi uzyskać informacje o projekcie albo nie, dostajesz informacje, ale te informacje nie są prawdziwe, sponsor naciska, zespół naciska, jest chaos, jak w tym w ogóle żyć. I zaraz zmierzamy do Fort Brave. Drugi element, który stoi za moim życiorysem, to stworzenie metody 12 pytań KIF-PM. To był kolejny punkt, który stał za moim pomysłem tego, że włożone podejście do zarządzania projektami jest super. Wszelakie PMBOK-i, PRINCY i tak dalej są świetne, ale na co dzień nie masz czasu, nie każdy ma czas wgłębiać wszystkie punkty w detalach. I na koniec życie i projekty pędzą tak szybko, że potrzebujesz w miarę prostego podejścia, które jesteś w stanie szybko zastosować i wdrożyć. I tak powstało 12 pytań KIF-PM jako metoda dla ludzi, którzy mają swoją robotę do wykonania i przy okazji robią też projekty. Nie chcą być ninjami w każdym obszarze, ale chcą projekty robić lepiej, mniej się w tym frustrować. Więc powstało 12 pytań jako najprostsza metoda w tym podejściu. I żeby ukoronować te doświadczenia, napisałem książkę Zarządzanie projektami krok po kroku, gdzie opisuję, jak do projektu podejść. I w tej książce starałem się pokazać, jak projekt się rozpoczyna, jak się go realizuje, na jakie można napotkać problemy, jak przebiega cały cykl życia projektów. I to są świetne rzeczy, natomiast nie da się zastąpić tego doświadczenia i tych realnych emocji. I rozwiązaniem, które łączy ze sobą prostą metodę, doświadczenie w realnych projektów i przełożenie tego doświadczenia, metody i sposobów zawartych w zarządzaniu projektami krok po kroku jest Fort Brave. To jest 2-dniowe szkolenie, które opiera się o grę symulacyjną. Doświadczasz projektu, całego jego cyklu trwania. Od karty projektu, którą dostajesz od sponsora, która opisuje, czym masz się zająć, przez zaplanowanie sobie tego projektu w zespole, w którym każdy w zespole ma różne role. Jest kierownik projektu, jest ktoś, kto jest odpowiedzialny za zakupy, ktoś, kto pilnuje jakości, są ludzie odpowiedzialni za realizację i cały ten zespół musi zrozumieć, jakie ma zadanie, zaplanować to zadanie, a później
co ważne, ten plan, który zostanie opracowany, wdrożyć i wyrealizować. Teraz, jakie są korzyści z takiego sposobu działania i działania w formie symulacji? Po pierwsze, to powstało dlatego, że robisz plan i myślisz po zrobieniu planu, o, jestem świetnym kierownikiem projektu, bo potrafię to zaplanować, potrafię zrobić harmonogram, ale okazuje się, że żaden plan nie przetrwa kontaktu z przeciwnikiem, nie ma takiej szansy, bo w momencie, w którym zaczynasz działać, okazuje się, że coś się pomyliłeś w kalkulacji budżetu, coś się zmieniło, pojawiło się ryzyko i masz wywrotkę. Przykład sytuacji realnych projektowych. Dostajesz przedsięwzięcie, o którym nie masz zielonego pojęcia i w przypadku Fort Brave takim przedsięwzięciem jest właśnie budowa fortu z klocków magnetycznych. Trzeba zrozumieć, jaka jest idea budowy fortu, jakie za tym stoją wymagania co do ilości, jakości, kolorów, klocków, struktury, jak one powstają, jak one się ze sobą łączą. Jednocześnie ta wiedza jest rozproszona w całym zespole i po pierwsze trzeba umieć nakreślić problem, zebrać informacje z różnych źródeł, połączyć je razem, zadbać o komunikację, przekształcić to w plan, w harmonogram, podzielić odpowiedzialność, po podzieleniu odpowiedzialności upewnić się, że pilnujesz jednocześnie budżetu, pilnujesz realizacji projektu, zarządzasz tym, co sponsor do ciebie wrzuca z różnymi swoimi oczekiwaniami i radzisz sobie z problemami w projekcie. Jaka jest główna korzyść? Główna korzyść jest taka, że w przypadku tego typu przedsięwzięć sytuacja jest symulowana. Fort nie jest prawdziwy. Klocki są prawdziwe, ale nie są prawdziwym fortem. Natomiast wszystkie emocje, które dzieją się w ramach projektu, są jak najbardziej prawdziwe. I wtedy do całej metody, gdzie prowadzę was lub ktoś z trenerów naszego zespołu prowadzi was przez planowanie, dodajecie realne wyzwanie i testujecie się w stresie, w sytuacji, która zmusza was do działania, do użycia tych silnych stron, które macie, tych, których się nauczycie i przetestowania, gdzie potencjalnie popełniacie błędy. Clue jest nauka przez działanie. Fort Brave w odróżnieniu od innych szkoleń, wszystkich innych szkoleń, Fundament to jest inne flagowe szkolenie, natomiast Fundament jako szkolenie warsztatowe skupia się na czymś innym. Tam uczymy się tworzyć plan, pokazuje wam całą perspektywę myślenia o projekcie. Tutaj działacie od początku do końca na swoim projekcie, gdzie trener gra kilka ról. Gra rolę trenera, gdzie was prowadzi, gra rolę sponsora, który ma swoje oczekiwania, gra jeszcze trzecią rolę, a jaką rolę gra, to się dowiecie na szkoleniu, jeżeli weźmiecie w nim udział. I oprócz samej wartości naukowej i edukacyjnej, budowania kompetencji, to jest to też bardzo atrakcyjne. Tam dwa dni mijają bardzo szybko. Jeżeli szukasz jakiegoś fajnego pomysłu na wyjazd integracyjny, żeby ludzie zrobili coś nowego, coś ciekawego i przy okazji się czegoś nauczyli, to jest idealne. W niektórych sytuacjach skracamy Fort Brave do jednego dnia i da się ten projekt zrealizować w jeden dzień, ale to jest dla osób, które już mają jakieś doświadczenie w zarządzaniu projektami. Więc jak szukasz czegoś merytorycznego, czegoś ciekawego, no to jest fajne rozwiązanie. Kolejna rzecz to realistyczne scenariusze. Tak? W tym momencie ktoś się może uśmiechnąć, ty, ale budowa fortu, jaki tu jest realizm? No, w budowie fortu może jest mało realne, tego nie będziecie robić, ale ma to swoje uzasadnienie. Dlatego, że kiedyś zaprojektowałem na specjalne zamówienie grę symulacyjną, która polegała na budowie instalacji destylacji rurowo-wieżowej. Mniejsza w tym, gdzie to jest wykorzystywane. Natomiast okazało się, że w koleniu brała udział jedna z osób, która budowała tą instalację i my mogła za nic włapać uproszczenia, że instalacja wygląda inaczej i w klockach Lego wygląda trochę prościej i to był problem. Dlatego Ford to jest coś, na czym się zna trener, na czym nie znają się uczestnicy. Uczestnicy mają się skupić na zarządzaniu projektami i komunikacji i w ramach symulacji są wplecione realne wyzwania, z którymi się mierzysz. Czyli jak zaplanować budżet, gdy jest ograniczony, jak zaplanować nad zakresem, kosztami, zespołem, odpowiedzialnością. Wszystko, co tam się dzieje, to są realne wyzwania, z którymi spotkasz się w projekcie. Niezależnie, bo fortu nie będziesz budować już nigdy więcej, nie? Ale w podobnej strukturze będziesz brać udział. Kolejna rzecz, która jest bardzo istotna, to jest indywidualny rozwój. To, czego ja się nauczyłem, biorąc udział we wszelakich szkoleniach i symulacjach, to jest zgłaszanie się jako pierwszy do najtrudniejszego zadania.
Dlaczego? Bo wtedy wybierasz straszne bętki. Najprawdopodobniej ty popełnisz najwięcej błędów, ale lekcja z tego jest niesamowita. Dlatego jak wybieramy ludzi do poszczególnych ról, ludzie zgłaszają się w różnych obszarach i na szkoleniach trafiają się osoby, które chcą się bardzo dużo nauczyć i takie, które chcą sobie odpocząć. Gra jest tak zaprojektowana, że można znaleźć wszystkie role. Jeżeli ktoś zdecydowanie przyszedł być urlopowiczem na szkoleniu, dostaje rolę, która jest mniej obciążająca. Jeżeli ktoś chce się sporo nauczyć, dostaje rolę, w której naprawdę musi poddać swoje kompetencje niezłemu testowi. I to, co jest dobre, jeżeli wykażesz odrobinę zaangażowania, nie da się nie nauczyć w tej grze czegoś ciekawego, ponieważ w trakcie całej gry, oprócz działania poszczególnych osób, trener też obserwuje, co się dzieje. Wrzuca swoje wyzwania, jeżeli zespół idzie dobrze, dostaje troszeczkę większe wyzwanie. Jeżeli zespół ma trudności, nie dodajemy dodatkowych wyzwań. I co jest najciekawsze? Najciekawsze jest to, że gdy pierwszy raz robiłem tą grę, myślałem, że trzeba ją skomplikować tak, żeby ludzie nie rozpykali jej w pół dnia. Później po pierwszym teście okazało się, że muszę ją uprościć na tyle, żeby ludzie dali ją radę skończyć w 3 dni. Bo większość problemów, które się generuje na projektach, wynika ze sposobu, jak zespół ze sobą pracuje. Czasem dochodzi do sytuacji, które są mocno ogniste. Ze 2 razy mi przy prowadzeniu tej symulacji zdarzało się, że było intensywnie tarcia w zespole, ale zarządziliśmy tym i to też pokazuje ciekawe sytuacje. Natomiast to były ze 2 sytuacje na dziesiątki, jak nie powyżej setki tej gry rozegranej. Ciekawe, bo emocje naprawdę są prawdziwe. I kilka historii ze szkoleń, kilka rzeczy, które się dzieją, które obrazują to, co się może dziać w realnym projekcie i może się dziać w tej sytuacji. Nie? To są cytaty uczestników, którzy w trakcie realizacji symulacji odpalają się takie naturalne podejście. No i jedna z sytuacji była taka, że zespół kupił za dużo materiałów, no i rada, która padła do kierownika projektu, była taka: weź to gdzieś użyj, żeby nie było, żeby daliśmy pieniądze bez sensu. Ciekawy punkt, bo bardzo dużo rzeczy znowu w tej symulacji wychodzą takie realne tematy, nie? Typu, jak ja mam się wytłumaczyć przed sponsorem, że wydaliśmy kafę i nic z tym nie zrobiliśmy, to użyj tego gdziekolwiek. Kolejna rada dla kierownika projektu: spokojnie, spokojnie, i tak nie wdążymy. To jest śmieszne, bo na pewnym poziomie presji i realizowania tego projektu poczucie humoru większości uczestników opuszcza i zawsze są osoby, które są w stanie jakoś rozładować atmosferę. Kolejne: przykryjmy ścierką, żeby nie było widać. Jeden z zespołów kupił za dużo materiałów, zdecydowanie za dużo materiałów, ja to widziałem jako sponsor i pytam, o co chodzi w ogóle, nie? Bo tam było utopione strasznie dużo pieniędzy, pół fortu nie stoi, a tutaj jest kupione coś totalnie bez sensu. I padła informacja: przykryjmy ścierką, żeby nie było widać. Jak w realnych projektach, w których robisz coś i boisz się, żeby ktokolwiek się w ogóle dowiedział, że zrobiliście jakąś głupotę. Kolejna ciekawa rzecz: czemu tu wtoi, już nic nie robisz, tam wtój. Są momenty w projektach, w których niektórzy są obciążeni bardziej, niektórzy są obciążeni mniej. I to był komentarz, który padł z kierownika projektu do jedna z osób odpowiedzialnych za budowę, która czekała na materiały, na zamówione materiały. Kierownik projektu był mocno zestresowany, więc go przestawił, żeby nie robił czegoś po prostu w innym miejscu. Kolejny temat: po to nam projekty, przecież jesteśmy Polakami. W symulacji, nie będę wdawał detali do końca, ale jest pewien proces, który trzeba przestrzegać i albo się przestrzega tego procesu, albo mocno się podnosi ryzyko. No i to był jeden z takich elementów: słuchaj, po co nam to, my sobie zrobimy to trochę na spontanie. I ja nie za bardzo lubię, jak my się czepiamy sami siebie i biczujemy jako Polacy, ale mamy skłonność do nadmiernej brawury przy realizacji niektórych przedsięwzięć, to nad czym warto było zapanować. No i wniosków na koniec. Nauczyłem się, że nie ma porażek, tylko lessons learned. To jest jedna z lekcji, to czego ja się nauczyłem pracować w dużej korporacji, że nie ma projektów, nie ma porażek. Są tylko albo success story, albo learning story. I to jest całkiem ciekawe podejście do swojego rozwoju w projektach, bo we wszystkiego można wyciągnąć jakieś wnioski. I to jest też bardzo ważny punkt, który robimy na koniec całej symulacji. Oceniamy, jak wyglądało planowanie, jak wyglądała realizacja, pokazuje, co się zadziało w czasie realizacji poszczególnych tur, ponieważ projekt dzieje się bardzo szybko. Nie zawsze uczestnicy mają szansę zobaczyć, co się faktycznie zadziało, jakie decyzje podjęli, w jakie pułapki wpadli, w które mogli wpaść.
i na koniec to wszystko sobie obserwujemy, oceniając i całą pracę zespołu, całe planowanie i wyciągając wnioski. Efekt ostatecznie jest taki, że czas mija bardzo szybko, jest bardzo mięsiste, jest bardzo konkretne i poziom satysfakcji uczestników z takiego sposobu nauki jest niesamowity. Także zapraszam, jeżeli szukacie czegoś ciekawego, czegoś innego, szkolenia, które jest praktyczne, które jest konkretne, które jest ponadczasowe i które może zaangażować też zaawansowane osoby, to zapraszam na Fort Day. Pełne doświadczenie projektu w 2 dni, ponad 500 osób, które brały udział w tym szkoleniu w wersji jednodniowej, w wersji dwudniowej. Serdecznie zapraszam. Drugiego takiego szkolenia, tego na pewno na rynku nie ma. Jest niewiele takich, które dotykają symulacji, niewiele takich, które w stresie faktycznie pokazują, jak zarządzać projektami, więc serdecznie zapraszam. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Wiem, że to był odcinek bardziej produktowy niż może merytoryczny, ale pewnie też wyłapaliście coś dla siebie, ponieważ sprawdzaliśmy z Wami, co wiecie, czego nie wiecie o tym, co robimy. Okazało się, że jeden z elementów jest, że wiele projektów, szkoleń i UFU, które robimy, nie są do końca widoczne, bo nie było czasu o tym mówić, więc trochę takich odcinków pojawi się na kanale, żebyście więcej zobaczyli ciekawych rozwiązań, które wdrażaliśmy w różnych miejscach i które się sprawdziły. Natomiast nie wnikają też materiały merytoryczne i na pewno pojawią się też nowe rzeczy. Dajcie proszę znać w komentarzu, co myślicie o Fort Brave, czy braliście udział w symulacjach, czy to jest właściwa metoda nauki i co o tym myślicie. Dzięki bardzo, w kontakcie. Jak się Wam podobało, polecajcie przyjaciołom, jak się Wam nie podobało, polecajcie wrogom. Do zobaczenia na Fort Brave.